Witam, szanownych Państwa. Jestem przy ulu numer 12. Tu była poddana matka. I niestety zginęła. I teraz poddałem jajeczka. Na drugi dzień z rana oglądałem. To już była założona miseczka matecznikowa. Ale jedna miseczka matecznikowa to jest mało. No wiadomo, niech będzie jedna waroza, wejdzie w ten matecznik i pozamiatane. Tak wygląda cała matematyka. Tak wygląda pszczela matematyka. A, tu jest pokarm. Jest i błyszcząca. Błyszczący, jest pyłek. Tu mają pszczoły wszystko, aby wyhodować młode pszczoły i miseczkę matecznik. Tak. Proszę Państwa, tu jest jedyny matecznik. Widzicie? I proszę Państwa, jakbym się obawiał, nieliczne tylko larwy, zostały poddane chowaniu. Nieliczne tylko larwy zostały poddane chowaniu. Teraz to trzeba obniżyć im te komórki. I pszczoły na nich założą mateczniki prawdopodobnie, także to nie jest taka prosta sprawa poddać larwy, bo nie zawsze to wszystko wypali. Poddać jajeczka, jak są larwy, to będą się opiekować jajeczkami, nie pozoruje rozwalenie tego matecznika, aby je sprowokować. Jest larwa pięknie podlana, proszę Państwa. Proszę popatrzeć, jak tą larwę pięknie podlano. I ktoś powie, że jest za mało pszczół. Pięknie podlały. No ale skrócę jeszcze sąsiednie komórki. Może się zdecydują na więcej mateczników z tego powodu, że ten jeden im rozwaliłem. To jest taka prowokacja tych pszczółek. Ktoś powie, że larwy za stare, nie za stare. A, rozszerzyć. Drodzy Państwo, w ten sposób je prowokuje, żeby założyły więcej mateczników. Niestety tu się nie da, drodzy Państwo, tego matecznika wyjąć i dać innej rodzinie wychować, ponieważ bym uszkodził te larwy, co przygotował na mateczniki. No zobaczymy, czy ta moja prowokacja odniesie pożądany skutek. Bo tak jedna matka, to by trzeba było to jakoś zabezpieczyć przed warozą. No i tu daj mi troszkę tego ciasta. Dam troszkę ciasta. Cholera,
A może tu im troszkę tego miotku odbezpieczę. On miecza dużo. Tych zasklepin, o. Odeżnąć kawałek i... Tylko to jest najgorsze, że się pojawiły pszczoły rabujące. I czy mi nie skończą tego odkładziku. Trzeba będzie wylotek im przesunąć, niestety. Trzeba będzie im wylotek przesunąć. I nie zostawić żadnych śladów zapachowych, że coś tu się działo. Będzie to będzie, proszę Państwa. Śmieją się, że za mało pszczół, to są tkwiny, żarty, cyrki. Proszę Państwa, tu w każdej chwili można dać czerw na wyjściu, to wszystko wzmocnić. Tylko cokolwiek dawać, to żeby to jeszcze miało sens. Mi tam znów nie zależy na następnej rodzinie, bo mam ich bez liku. Dziwne, pszczelarzom wszystkie rodziny zimują, a tak gonią za odkładami. To jest zagadkowe, żeby jak najwięcej odkładów narobić. Drodzy Państwo, tak, matka została przyjęta. Poddawanie matek obcej rasy jest najskuteczniejsze na małą ilość pszczół. Nie tak, że kto pisze, że musi być kilo pszczół. To już jest rodzina konkretna i ona już ma wymagania. I w takiej silnej rodzinie to trudno o przyjęcie matki obcej rasy. Ten problem. Teraz w naszym związku pszczelarskim w tym sezonie ponad 80% zakupionych matek nieunasienionych zostało przyjęte i zginęły później. No dlaczego zginęły? No proszę Państwa, no najlepiej powiedzieć pszczelarzowi, no ptaki złapały albo źle poddałeś. Proszę Państwa, opalitek to nie jest korol naturalny, który pociąga po prostu ptaki, żony to muszą zjeść. To nie jest kolor naturalny, to nie jest tak jak tłumaczą hodowcy, że no, może ten opalitek, matka jest widoczna, jest atakowana. Tak jak samo, jak my ludzie mamy pociąg do kiełbaski smacznej, to zjemy. No ale, proszę Państwa, ale jakby to były ludzkie odchody, to tego jeść nie będziemy. Choćby w ładnym opakowaniu. Na tym polega sprawa. I po prostu ci, co hodują matki, przy przekładaniu tymi różnymi piórkami, łopatkami chińskimi i nie wiadomo jakimi, to uszkadzają je. Letkie dotknięcie i larwa uszkodzona. Później taka matka wyjdzie z matecznika, jest wanna, wylatuje na oblot, ale w końcu pszczoły widzą, że nic z tego nie będzie i ją zula wyrzucają. Na tym polega ten cały sekret, że tu jest wina po stronie hodowców. Taki pan chyba z Miodowej Doliny czy Pasieki pokazywał przekładanie larw na wodę. No i to jest takie bezkolizyjne przekładanie larw, pszczelik z wody, tam nie ma takiego ostrego, mechanicznego spotkania matki z tym całym podbieraczem do matek. Ja sobie robiłem podbieracz do matek z duktu jedynki, chyba to była kwasówka czy chromoniklówka, pięknie wyklepana łopatka, brało się matki aż. No i takie same zjawisko było. No i zaniechałem to i teraz lecę wszystko matki ratunkowe. I spokój. Nie mam problemu. A tak, no to co wyhodował, poszły w oblot i nie wracały. Tak to wyglądało. No ale przełożyć z komórki do innej komórki, do miseczki matecznikowej jest dużo łatwiej, dużo mniej kłopotu niż może z wody. Mniej zorganizowane stanowisko pracy. I takie moje zdanie na temat przekładania
matek, gnięcia, że to jest wina po stronie hodowców, bo chrzanią przekładanie. On im się wydaje, że dobrze, bo matka, ta larwa nie zapiszczała, ona nie zapiszczy, ale wystarczy lekkie dotknięcie, niewłaściwe i już jest pszczółka zdyskwalifikowana. Jeszcze, drodzy Państwo, zobaczę ul numer 20. Co się tam dzieje? Jak ta młoda matka czerwi? Ul numer 20. Czy dostała wcześniej takie obrzęki czerwiu? A ostatnio dostała taką dość dziadowską ramkę z czerwiem. Bo wiadomo, że nie możemy rodziny pszczelej słabej zasilać dużą ilością czerwiu do wyjścia, no bo to nic z tego nie będzie, może dojść do zaziębienia. Może dojść do zaziębienia. Może dojść do zaziębienia. Zobaczymy, co w tej rodzinie jest. Patrzcie się, jaka siła. Przypadkowa rodzina. Zupełnie z przypadku. W tym ulu miałem taką matkę, która mi nie zbudowała rodziny, a miała ku temu szansę na zimę. Tak gdzieś do dupy czerwiła. A teraz okazuje się, że ona czerwi pięknie. O, widzicie? To jest rasa. Zobaczcie. Coś sobie nanosiły. Coś sobie nanosiły. Takie słabe pszczoły z reguły w pracy są bezpieczne, one nie żądlą. Patrzcie się ludzie. One noszą. Także to będzie dobra matka. To będzie dobra matka, to już widać. O, popatrzcie się. Piękny czerw. Pszczoła pstra. Tak, na słabych rodzinach pięknie matka czerwi. Na słabych rodzinach młode pszczelarze powinni ćwiczyć. No niestety tej rodziny nie. Muszę podać ciasto cukrowe, bo mam. No, można i podać. To jeszcze się lepiej rozczerwi. No tu mocno zaczerwiony plaster. No mocno się matka wzięła do roboty. Ona pójdzie do ula 18. Już by mogła pójść. A tu będzie... No można od niej wychowywać matki, bo jak Państwo widzą, mimo że jest tak licha, już sobie coś potrafi uzbierać. To znaczy, że to będzie miodna pszczoła. No, po takich cechach można matkę rozpoznać. Teraz wchodzimy w taki okres bezpożytkowy, który będzie trwał do zielny, dosłownie. Dużo pszczół wykapie, wyginie. No nie, wesoły okres. No i ta krótka komórka. A i tak drodzy Państwo, to wszystko wygląda. To będzie dobra matka. To jest córka prawdopodobnie z ula 16. To jest córka z ula 16. No i teraz im dam tu na wierzch, bo mam ciasto cukrowo-miodowe. I jak sobie łykają.
Bo niestety pszczoły mało, dużo czerwiu. I trzeba im pomóc. Drodzy Państwo, z wysokości Tegula serdecznie się z Państwem żegnam.